Weekend w klubie Akcent zapowiada się bardzo muzycznie. W piątek o godzinie 19:30 w tytułową podróż dookoła świata zabierze nas grudziądzki muzyk Adrian Zasada. Adrian Zasada ma nowy projekt, który muzycznie brzmi trochę akustycznie, troszkę się zrymowało, ale tak to wychodzi. Natomiast jeśli chodzi o teksty, to jest podróż po całym świecie. Ma bardzo bogate instrumentarium. Projekt powstał poprzez spotkanie pięciu męskich, silnych charakterów. Myślę, że samo nazwisko Adriana Zasady jest pewną marką już w tym mieście i gwarancją dobrej muzycznej zabawy, więc gorąco polecam ten koncert, bo i muzycznie, i tekstowo, i jeśli chodzi o atmosferę, jest to ciekawa propozycja. W sobotę natomiast na mieszkańców czeka muzyczne, solowe spotkanie z Maciejem Maleńczukiem. Ten koncert, że tak powiem, od dawna cieszył się dużym zainteresowaniem i niestety nie ma już na ten koncert biletów. Ja tylko dodam, że Maciej Maleńczuk ostatnio ma dobrą passę, ponieważ sporo się wokół niego dzieje i to wcale nie skandalicznie, ale muzycznie, bo to jest też osobowość, która czasami potrafi prowokować. Start koncertu o godzinie 20 w klubie Akcent. Natomiast bilety można jeszcze zakupić na spektakl pod tytułem Dama bije króla. Na scenie między innymi Marek Siudym i Maciej Damiński i do tego jeszcze cała paleta gwiazd, które im towarzyszą. Jest to opowieść o starej przyjaźni, o tych przyzwyczajeniach, które mamy czasami w życiu i o tym, że jedna osoba, która wkrada się gdzieś w nasze życie, może te wszystkie przyzwyczajenia bardzo pozmieniać. Spektakl opowie o starej przyjaźni, nowej fascynacji i drugiej młodości. Starszy mężczyzna, który żyje w swoim poukładanym świecie, spotyka pewną panią, już też nie młodszą, która zaczyna przestawiać w tym jego świecie i to jest właśnie ten tak zwany szachmat i dama, która bije króla. Teatr Kapitol prezentuje się na scenie Akcentu o godzinie 19, a w sobotę o godzinie 11 zapraszamy najmłodszych na spektakl Czerwony Kapturek. To jest specjalny projekt Zbigniewa Kulwickiego. To Zbigniew Kulwicki wyreżyserował to przedstawienie, ale ono zostało zrobione troszeczkę inaczej, ponieważ obok aktorów grających w żywym planie mamy tu lalki. Lalki, które grają jednocześnie te same postacie, które grają aktorzy w żywym planie. Bardzo ciekawy zabieg, do tego piękna scenografia. Spektakl już wkrótce będzie można obejrzeć także w popołudniowym wydaniu, a w muzeum miłośnicy wystaw i sztuki z pewnością znajdą coś dla siebie. Do muzeum tradycyjnie już zapraszamy codziennie, ale szczególnie polecamy wystawę między sztuką a przemysłem, wystawy gospodarcze w Zaborze Pruskim. Ta wystawa czynna będzie w salach muzeum do 10 grudnia. Na wystawie zaprezentowane będą m.in. medale nagrodowe, plakaty, katalogi i zdjęcia. Warto ją zobaczyć, przenieść się w te niezwykłe czasy, kiedy rzeczywiście nawet w Grudziądzu odbywały się wielkie wystawy gospodarcze. Warto zobaczyć różne ciekawostki i pamiątki zgromadzone na tej ekspozycji, pochodzące m.in. ze zbiorów Grudziądzkiego Muzeum. Filia nr 13 Biblioteki Miejskiej po prawie dwumiesięcznym remoncie rusza z organizacją wystaw, których nigdy nie brakowało. W poniedziałek 27 listopada o godzinie 17 na wystawie swoje prace zaprezentują podopieczni Klary Stolp. Zapraszam na poplenerową wystawę plastyczną uczniów z prywatnej pracowni pani Klary Stolp. To jest co roku już u nas od parunastu lat. Będą wystawiać prace uczestnicy plenerów tegorocznych. A w środę 29 listopada o godzinie 13:30 biblioteka wprowadzi nas w świąteczny nastrój. Tradycyjnie wystawa bożonarodzeniowa. No już zaczynamy, zbliżamy się do świąt i zawsze w ostatnim tygodniu listopada u nas już jest świątecznie. Wystawa plus kiermasz bożonarodzeniowy. Podczas kiermaszu będzie można zakupić wyjątkowe prace utalentowanych grudziądzan. Rzeczy, które będą pensjonariusze dziennego domu pobytu, to jest jakby trzon taki najważniejszy, ale od paru lat zapraszamy wszystkich mieszkańców, którzy coś tworzą, coś robią, chcą się pochwalić. Wszystkich chętnych zapraszamy do Biblioteki Filii nr 13 przy ulicy Mikołaja Zryńska. Minęły 2 tygodnie, dzisiaj kolejny odcinek programu Co jest grane. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest Jacek Błach i znajdujemy się w salonie masażu. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa. Cześć, Paulina. Co skłoniło Cię do rozpoczęcia działalności w Grudziądzu, w naszym mieście?
Ja pochodzę z Grudziądza, jestem grudziądzaninem od urodzenia, mieszkam tutaj całe życie, czyli już ponad 30 lat i pomysł, żeby zostać masażystą przyszedł mi do głowy, kiedy byłem w Ogólniaku. W zasadzie skąd on się wtedy urodził, to nawet nie pamiętam, natomiast pamiętam, że już w okolicach trzeciej klasy czy czwartej klasy liceum postanowiłem zostać masażystą, jako że takie szkoły wtedy, a były to lata 2000, nie były zbyt popularne w Polsce, było ich raptem kilka. Najbliższa znajdowała się w Bydgoszczy i tam skończyłem studium masażu. Dlaczego akurat salon masażu? Dlaczego masaż? W zasadzie tutaj odpowiadając na to pytanie, musiałbym się zastanowić, dlaczego akurat masaż, który ja wykonuję, to jest masaż leczniczy. Myślę, że tutaj pokierował akurat mną los. Wtedy, kiedy ja zaczynałem swoją karierę zawodową, w zasadzie nie kojarzę, żeby były tutaj w Grudziądzu jakiekolwiek punkty oferujące masaż, czy to relaksacyjny, czy to leczniczy, czy to jakikolwiek inny. Ja akurat podjąłem pracę w tym kompleksie rehabilitacyjnym, więc głównie skupiałem się wtedy i również do tej pory na masażu leczniczym. Pojawiło się takie w Grudziądzu zapotrzebowanie, powstaje takich miejsc no, troszkę więcej, choć nadal jest to taki dość niewielki rynek usług. No jakby tutaj chcę znaleźć swoją niszę, wstrzelić się w to, co jest w tej chwili ludziom potrzebne, a czego tak na dobrą sprawę jeszcze w Grudziądzu, przynajmniej na dużą skalę, nie ma. W jaki sposób przebiega proces tego całego masażu, wizyty klienta u Ciebie? Klient zawsze umawia się ze mną telefonicznie, przepraszam, kiedy i w trakcie tej pierwszej rozmowy zawsze próbuję się dowiedzieć, na jaki rodzaj masażu ta osoba, ten klient potencjalny chciałby się umówić. Przy okazji też tutaj zawsze jakiś udzielamy takiej, powiedzmy, krótkiej konsultacji na zasadzie tego, czy rzeczywiście w danym przypadku taki masaż będzie dobrym rozwiązaniem. Potem już po umówieniu się na wizytę najpierw jest krótki wywiad, żeby tutaj się dowiedzieć, prawda, czy ten klient się umawia na masaż leczniczy, jeśli tak, to jakie ma dolegliwości. Także tutaj taki, powiedziałbym, krótki wywiad lekarski, tak to nazwijmy. Natomiast jeśli chodzi o taki masaż typowo relaksacyjny, to zawsze należy się dowiedzieć, czy klient oczekuje masażu takiego troszeczkę bardziej mocnego, czy ma być on znacznie bardziej delikatny, bardziej w formie masażu kosmetycznego, czy jeśli to jest kobieta, to na przykład z użyciem specjalnych olejków, chociażby antycelulitowych, czy peelingujących. Także na początku najpierw jest rozmowa, no i potem zależnie od tego, jaki to ma być masaż, czy całego ciała, czy wybranej części ciała. Najczęściej to jest albo masaż całego ciała, lub też masaż kręgosłupa i pleców. No to odpowiednio pacjent musi się rozebrać albo do bielizny, albo do przynajmniej górę musi swojego ciała odsłonić. Natomiast zawsze należy pacjenta okryć, żeby nie było mu zbyt zimno, więc tutaj jeśli chodzi o jakieś skrępowanie tą połowiczną nagością, pewnie u niektórych osób występuje, ale to jest tak jak z wizytą, powiedzmy, u ginekologa, prawda, jak wchodzimy, to już się wszyscy rozluźniają i nie jest tak źle, jak to się może na początku wydawać, a wiem, że rzeczywiście niektórzy się troszeczkę martwią i krępują i boją się, że masaż będzie bolał i tutaj chciałbym wszystkich uprzedzić, że nie jest tak. Generalnie zawsze siłę zabiegu dostosowuje się do możliwości klienta, więc jeśli ktoś jest bardziej wrażliwy, to nie robimy zbyt mocno. Nie trzeba się bać, że będzie się leżało jak na jakimś madejowym łożu. Jakie efekty przynoszą takie masaże lecznicze, a jakie przynajmniej powinny przynosić? Masaż generalnie zaskakująco dobre efekty przeciwbólowe przynosi ludziom cierpiącym na wszelkiej maści dolegliwości. Najczęściej są to dolegliwości ze strony kręgosłupa i pochodne, dolegliwości stawów obwodowych, ale również różnego rodzaju mrowienia, drętwienia, palenia, pieczenia ze strony czy to kończyn, czy to konkretnych obszarów ciała, również różnego rodzaju bóle głowy, zawroty głowy i tak dalej. Jestem często zaskoczony efektami, jakie osiąga się poprzez odpowiednią terapię.
Terapię, no tutaj powiedzmy szeroko pojętym masażem, bo tutaj dochodzą też elementy różnych terapii manualnej, czy masażu tkanek głębokich i tak dalej. Nie chciałbym tutaj zanudzać widzów takimi szczegółami, które istotne są tylko dla specjalistów. Natomiast jeśli chodzi o takie pozamedyczne wskazania, masaże bardziej relaksacyjne, no to tutaj mówimy o sferze, powiedzmy, ducha, czyli takim odprężeniu psychicznym, relaksie. Jeśli zabieg odbywa się w przyjaznym otoczeniu, ponieważ masaż to jest tylko jeden z bodźców, prawda, ten bodziec dotykowy, ale tutaj jeszcze dochodzą bodźce zapachowe, wizualne, więc uważam, że jeśli to wszystko się połączy, to taki zabieg daje bardzo duże odprężenie psychiczne, jednocześnie taką dużą satysfakcję ze zrobienia czegoś dobrego dla siebie, dla swojego ciała, ale również dla swojego ducha. Gościem dzisiejszego odcinka programu Co jest grane był Jacek Błach. Kolejny odcinek wraz z konkursem za 2 tygodnie w czwartek.